się nim. I tamtym oszustem. Ale na pierwszy ogień pójdzie Teo. Podziwiam, jak inni, cudowną, nielegalną kapelę z Elite Way School. Co zamierzasz? Nie twój interes, idioto. Czekaj. Kochanie, gdzie Mia? Nie wiem. Co gorsza, nikt nie wie. Prosiła, żebyś po nią przyjechał. Nie rozumiem. Nie rozumiesz? Zrobiła to specjalnie. Myślisz, że zakpił z ciebie? Jestem pewien. To chyba oczywiste. Ale trochę się przeliczyła. Nie zachowuje się normalnie. Zmieniła się. Twoja córka dojrzewa. Dlatego często zmienia swoje zdanie. Sprawy zaszły za daleko. Chciałem dać jej szansę, żeby cię zaakceptowała. Teraz nie dam jej wyboru. To znaczy? Miałaś rację. Zacznę myśleć o sobie. A Mia się przystosuje. Uspokój się. Nabierz trochę dystansu. Napijmy się kawy. Cieszę się, że masz koleżanki. Nawet kilka. Roberta i Lupita są najfajniejsze. Nareszcie się zaadaptowałaś. Owszem, ale nie cierpię tego idioty prefekta, Gastona. Właśnie o nim chcę pomówić. Odkrył pan coś? Nie. To o co panu chodzi? Musisz się do niego zbliżyć. Słucham? Zbliż się do niego. Dziś o północy zdrajca Teo Ruiz Palacios zostanie przykładnie ukarany. Musisz przy tym być. Słyszeliście, jak krzyczeli? Na całe gardło. Zaraz tam wrócimy. Będą wyć jeszcze głośniej. Gdy ktoś poprosi o autograf, co wtedy?
Jestem podniecona. Nareszcie rozumiem Britney. Napij się. Tomas nie przyszedł? Jego strata. A temu co dolega? Giovanni. Nie słyszałeś wiwatów? Brzuch mnie rozbolał. Zaraz mi przejdzie. Warto było spróbować. Już nic nas nie powstrzyma. Zdrowie. Wypijmy za sukces. Tak, trzymać. Nie do wiary. Dzwoniłem 1000 razy, a ona nie odbiera. W takim razie po co dzwonisz? Uspokój się. Nie mogę, nie potrafię. Potrafisz. Nie jestem gotów. Chętnie ci pomogę. Pozwolisz? Już lepiej. Dużo lepiej. Zadowolony. Zachwycony. A teraz? Jeszcze raz. Dobrze mi z tobą. Naprawdę? Nie powinniśmy tracić czasu. I co? Zamieszkajmy razem. Wprowadzisz się do mnie jutro rano. Kochanie. Proszę nam zrobić zdjęcie. Brawo! Brawo. Kiepsko się czuję. Wyjdę na dwór. Przynieś ci jakieś leki? Na powietrzu mi przejdzie. Zaraz wrócę. Naprawdę z nim źle, bo nie pajacuje. Zaraz wracamy na scenę. Będzie dobrze. Zrobię wam zdjęcie. Szable w dłoń, zdrówko. Fotka z flaszką? Jak panu wytłumaczyć, że to niemożliwe? Nie cierpię Gastona. Nie zbliżę się do niego. Nie musicie się przyjaźnić. Zdobądźcie jego zaufanie. I tyle. Nie. Kiedy pan zrozumie, że nie połączy nas ani przyjaźń, ani zaufanie? Ja go nie szanuję. Siadaj. Nie chcę. Ta rozmowa straciła sens. Nigdy nie zbliża się do Gastona. Radzę ci. Zrób to, bo pożałujesz. Nie zamierzam się poniżyć. Nie jestem taka. Może mi pan cofnąć stypendium i zabrać ze szkoły. Ale do Gastona się nie zbliżę. Nie wychodź. Super zdjęcia. Dostanę odbitki? Wszyscy je dostaną. Nawet Jacobo. Na pamiątkę. Co z tobą? Dlaczego z nami nie świętujesz? Gdzie byłeś? Stało się coś okropnego. Wszystko stracone. Jacobo wypadł z obiegu. Stracił argumenty. Słyszałeś wiwaty publiczności? Nie martw się. Już nigdy nie zagracie. Dlaczego? Gaston tu był. Raz widział. To koniec. Historia.